Raz, dwa, trzy, słyszymy się? Dostaliśmy sygnał, że się słyszymy, więc możemy zaczynać. Słyszymy gdzieś tam w tle Dni Leśni, czyli pierwszą imprezę, na którą... jeszcze raz... To mów ciągle, co się potem powiedzieć. Dobra. W tle słyszymy Dni Leśni, czyli pierwszą imprezę, na którą was zapraszamy, w której będziecie mogli zobaczyć kilka reportaży. Ale generalnie chyba pierwsze pytanie, które się nasuwa, to kim jesteśmy i co my tutaj w ogóle robimy. Więc jesteśmy grupą młodych ludzi, która gdzieś tam szukała jakiejś swojej przestrzeni, która nie będzie ocenzurowana. I takie materiały chcemy przedstawiać na naszym portalu. Czyli będzie nieczysto, będzie niechlujnie, ale treściwie. Ewelina, od której się zaraz odsunę, żeby nie było żadnych nieporozumień, będzie się zajmowała tematami bardziej politycznymi, ale właśnie przekażę Ewelinie. Witam serdecznie, myślę, że siebie nie muszę przedstawiać, ale kolega Szymon Wróbel na terenie Żywiecczyzny, jeszcze nieznany, ale to wszystko w najbliższym czasie się zmieni, ponieważ ruszamy, jak Państwo widzicie, z nowym portalem internetowym, przepraszam, żywiecki24.pl, na którego serdecznie zapraszamy. Będziemy starali się robić dla Państwa jak najciekawsze reportaże, relacje z koncertów, ale nie tylko. Tego typu materiały będzie robił oczywiście Szymon, bo to jest jego działka, w której najlepiej się odnajduje. Ja z kolei zajmę się bardziej poważnymi sprawami, sprawami interwencyjnymi, sprawami, problemami naszych mieszkańców, polityką. To z mojej strony, mam nadzieję, że zainteresujemy Państwa. Chcemy, żeby to był portal inny niż wszystkie te, które działają tutaj na naszym powiecie, może w województwie. Będziemy starali się wykorzystać nasze doświadczenie, nasze pomysły, których nam, mam nadzieję, nie brakuje. To znaczy, tego jestem pewna. Z drugiej strony chyba musimy też poprosić Państwa o pewną wyrozumiałość. Jesteśmy młodymi ludźmi, zaczynamy. To jest nasz pierwszy projekt. No i mam nadzieję, że naprawdę Państwu się spodoba. Będziemy sobie wyrywać mikrofony. Ewelina, tak jak wspomniała, będzie zajmować się tematami mocniejszymi, ja będę zajmował się tematami luźniejszymi, ale też zachęcam Was do tego, żebyście współtworzyli z nami ten portal, więc piszcie, dzwońcie, atakujcie nas 24 na dobę. Będziemy się starali odpowiadać na wszystkie Wasze maile, na wszystkie Wasze pomysły. To chyba tyle z naszej strony. Zapraszam do oglądania naszych pierwszych materiałów z Dni Leśni. Będzie głośno, będzie się działo. Do zobaczenia. Pa!